No i dzień doberek. Jesteśmy na parkingu w Glans. Pod naszymi trzytysięcznikami, na które dzisiaj mamy zamiar z przemian wejść, albo jutro. W Austrii oczywiście, w Alpach. Pakujemy się. Robimy śniadanie. Towary, sprzęty i wszystko mamy już powoli zrobione. Alpy wyglądają tak. Jest godzina 5:30. Pięknie. Dzień wstaje. Miejmy nadzieję, że będzie ekstremalnie. Także przed nami Gros Montagnes, 3224, czy ile? 3232. No i tyle. Miejmy nadzieję, że nas nie przytka. Jeszcze raz. Alpy dookoła. Piękne. I będziemy zaraz ruszać. Dzień dobry wszystkim. Cisza, spokój. Alpejsko. No i popychamy takim lasem. Wzdłuż. Urwisk. Na razie nic ciekawego. Nabieramy wysokości powoli. Takie sobie drzewa i inne rzeczy. A my tu z przodkiem, prawdaż? Alpejsko. No i tyle. Cisza, ptaszki śpiewają. Jest dobrze. No i jest alpejsko. Nabieramy wysokości. Prawie jak w Tatrach samochody jeżdżą. O, w dół i do góry. Idziemy do przysiłka Alm. Gdzie tam zrobimy śniadanie. Tam ludziska mieszkają. Ale tak. Jest. Tyle. No i nabieramy wysokości. Do Alm. Takie drzewa monumentalne tutaj rosną na końcu tej doliny. Trochę wiatrołomu. Tam idzie Przemek z tyłu góry. Widać z lasu. I tak to wygląda. Lecimy sobie powoli. Idziemy tam. Już widać jedną z chatek. Niebawem dojdziemy. No i widzicie, typowa alpejska łąka. Kolory, kolory. Piękne widoki. No i wielkie góry, które są tuż, tuż za łąką. Słońce wstaje. Jest godzina 6:16. I tak to widać pięknie. Pełno koloru. Brakuje tylko krowy Milki, ale no, Milki to jeszcze śpią, ale za chwilę pewnie wylezą. Kto wie. Tyle. Ja wyglądam w Alpach tak. Dzień dobry wszystkim. Pozdrawiam wszystkich tatromaniaków. Wszystkie matki, żony i kochanki. Aj, jest pięknie. Jest pięknie. Z każdego poziomu tej łąki są różne widoki. A tu mniej więcej takie.
alpejskie szczyty dookoła. Widać. I ta łąka. Z góry na dół. Tam z dołu nadciągnie Przemo. A my idziemy tutaj szlakiem czerwonym, jak widać. I tak sobie postępujemy powoli. Na razie pogoda jak dzwon. Oby tak jak najdłużej. A łąka wygląda jeszcze tak. Cały czas w górę, cały czas w górę. No i wchodzimy do parku Hohentauern, Außenzone. Jak widać, tam przede mną już widać szczyty. Dookoła jest pięknie alpejsko. Łąki i te szczyty. Jak jest pięknie. No i prawie dochodzimy, jak widzicie, do Steiner Almen, a kierujemy się do Süddeutsche Hut. Jak widać, a idziemy z metry stamtąd, gdzie ciśnie Przemo. O, wysokości nabieramy. Jak widać, Alpy są dookoła. Troszkę aparat muszę przechylać. A co dalej? Kozy, panie, kurde, kozy. Kozy. Czy inne jakieś szatany tutaj się pasą i dzwonią. Proszę, jak sobie brykają. Ale patrzcie, jakie ładne. Patrzcie, jakie ładne. Jakie potworki. Śmieszne. Takich u nas nie ma. Ślicznych kuzek. Patrzcie. Cholera. Piękne kozy. Z dzwonkami. A jak patrzą, a się pasą tutaj. O, ta z dzwonkiem jest śliczna. Biegną tutaj do mnie. Wszystkie przyleciały. Wszystkie przyleciały, patrz ile jest. Dobre, nie? Fajne, nie? Brązowe. No i lecimy dalej. Takie to. A tu milki, milki, milki. Pasą się milki. Proszę bardzo. A tam za nami tubylcy. Ciula, ale wycieczka ty. Oni z tobą są? Ty, ale Przemek, kurde, ja skoczę po ten dzwonek, co? Po co? Po ten dzwonek. No i te góry, nie? No i te góry. Piękne. Dookoła. No i wchodzimy, schodzimy do doliny. Ciągnę to Alm przed nami, nie możemy dojść. Tam gdzieś w dole szumi wodospad. I kiwają się drzewa. Jest dobrze. No i fajnie. Pięknie. No i ciśniemy. Już jesteśmy. Prawie wam wodospad. Szumi rzeka. Pięknie. A tam przed nami pasmo, do którego musimy wyjść.
Ale to jeszcze daleko. I tak tu jest malowniczo. Krowy się pasą. Jest pięknie. Takie skałki naokoła wszędzie. Alpejsko. Alpejsko. No i popylamy tu przez zagrodę koło krówek. O, proszę bardzo. Jak tu widać pięknie wszystko. Tam nasze szczyty w Otawie. Bardzo wysoko. Tam musimy wejść. Tam jest schronisko. Ale to jest bardzo wysoko. Na 3000. 2,5 godziny. Pierwsza część. Godzina 33, Przemo. Teraz. Godzina 33. I powiem ci taką rzecz. No. To kolejka jakby chodziła, to można by było tam wbić graty. Ale ona chyba nie chodzi. Jak to nazywa? No przez ogród. Dalej przez sioło. Czy tędy dookoła. Jak to jest? Z tym am. Kurczę, nie wiem. A tędy? Nie chcę komuś przechodzić przez to. Ale tak pisało, że trzeba przejść przez gospodarstwo. O, taka kapliczka. Piękna. A idziemy dalej. No i walmie, będziemy tu walić kuźwa herbaty. I będziemy spek walić. I co będziemy walić jeszcze? A teraz piję słodką, wiesz? No pij słodką, hopie. O, ci tam cisną, widzę. Wycieczka. A my mamy czas. No. My tutaj sobie, prawda, z halo, dzień dobry. Koło Milek. Mamy czas. Ty Przemo? No. A jeszcze jeden temat. A tu może można przenocować? Tak. Bo w najgorszym wypadku, no. Co? To nie jest... No i jemy takie śniadanie. Proszę bardzo. I to się nazywa? Bauerplatte. Bauerplatte. No. Czyli speki, syrek, ogórasy, pomidorasy i papryczka. Zarąbista sprawa. No to jemy, bo nam wystygnie. Oj, wyszliśmy już na słonko z doliny. A tutaj takie niespodzianki. Milki, prawda, się pasą. Skała. To nie tak jak u nas owce, tylko po prostu milki. Nie fioletowe, tylko brązowe. Przemek tam idzie jeszcze w cieniu. O, już wychodzi na światło dzienne. Z tyłu. Szumi. Wodospad jeden, drugi. Rzeka. Pięknie. Słońcu nic nie widać. Nasz próg, tam musimy wdepnąć. 2600. Tam będzie 2600. Tyle. No i takie urokliwe strumyczki sobie popindalają tam z góry. Trzeba było, Przemek, chyba czapkę ubrać, bo to nas zabije. Taki krem na twarz wrzucić, to? Co ty na to? Zaraz zaczynamy. Posparujemy się później. Do spady. Zaraz podejdziemy bliżej. Tak to. Pięknie. Musimy tam wejść na ten próg. Tu co prawda jest linka kolejki, ale tylko pewnie gospodarcza. Idziemy wzdłuż takich pięknych porostów, kolorowych, w kierunku wodospadu. Piękna sprawa, piękna sprawa. Oh.
Bardzo urokliwie. Super, nie? Co mówisz? Piknie, Przemu, piknie. No i wodospad. Patrzcie. Wchodzi tam do doliny takim żlebem, a my tu wzdłuż wodospadu po takim piachu. Pięknie. Przemysła. Nie mówiłem, wzdłuż wodospadu będziemy się. Chodź tam, chodź tam, co zrobimy piękne. Halo! Mgła jest nad nim. Się kurczę. Idę taką krawędzią. Jak widać, są moje buty. I tam w dół. Warte sfilmowania, super sprawa. Takie są alpejskie wodospady. Skała wyzdłobiona i nagina. No i tak napiernicz. Masa wody w lodowcu. Piękne miejsce. A tutaj taki, prawdaż, wodospad elegancki. Ładnie siura. Jest dobrze, nie? Przemo? Można się. Jest dobrze. Także pięknie. A tam idziemy. Gdzie to słońce? Gdzie te góry? Dolina, stamtąd idziemy, kurczę. Masakra. 100 tysięcy kilometrów stąd. Ale to są Alpy. No i tyle. Połowy drogi. I dalej wzdłuż tej siklawy. Do góry, do góry, do góry, do góry. Do góry, do góry, do góry. 2030 metrów. Na takiej wysokości jesteśmy. A schronisko mamy na 2650. Także na progu jest 2650. No. Zobaczymy, co dalej. No i dotarłem tutaj sobie taki wodospad. Bliziutko, proszę bardzo. Zasuwa tam pod nieba. Pięknie, nie? Pryska. I tam sobie siura w dół, proszę bardzo. Pięknie. Tam jest Przemo. Na zakręcie. Przemo się już modli. Jest dobrze. Tak sobie tutaj mykamy. Tam dolina. Góry. Alpy. To jest to.
tam słoneczko za tymi skałami wychodzi. Jak to pięknie widać. Patrzcie, tutaj idzie gość, nie wiem, na oko myślę, że ma 70. Starym stylem, kij. I patrzcie, jak się posuwa plecaczek. Gdzieś się stara szkoła. Na jeden kij, długi, jak flisak. I napiernicza. A my zdychamy, nie? Mając 40 lat. To są goście, kuźwa. A tam czemu? Celowo to nagrywam, bo takich gości to można tylko zobaczyć na filmie, starym filmie z lat 40. I zaraz się będzie mijał z Przemem. Widzicie, jak idzie? Patrzcie, opuszcza się na kiju. A i tak to idzie. Jest. Ku pokrzepieniu serc, że tacy ludzie w takim wieku też chodzą w Alpach, po Alpach. Także takie widoki, takie przewyższenie. Jeszcze z 200 metrów w górę już. Dolina. Pięknie. Alpy. Niepowtarzalne. Sprawa. Niepowtarzalne. No i jestem na 2250. Widoki, patrzcie, takie piękne. Słońce, nic nie widać. Jest masakra. Tam z tyłu Przemo popycha. No, jeszcze trochę. Jeszcze 350 metrów i jesteśmy na grani. Schronisko. A jest godzina aktualnie 9:25. Więc jakbyśmy się wyrobili do 10:30. A kto wie, może dzisiaj jeszcze montanica mykniemy w tą i z powrotem. Ale to się wszystko okaże. Jest tak, jak jest. Dzień dobry, ja tak wyglądam. Pięknie, atrakcyjnie, niebiesko. Dmucha wiaterek zimny, jest orzeźwiająco. Szumią potoki. Piękne góry, skały. Alpy. No i kolejny wodospad na 2300. Już niby niedaleko, a ciągle daleko. Ogrom skały. Już jest taki typowy. Mocne, wielkie ściany twarde. Nasza dolina coraz dalej. Widok cudny. Tam naprzeciwko skała. Szczyt, ktoś się wspina. Już zaczyna powoli być. Łapy śniegu, tu też. Teraz tu nie widać, za to przewyższenie są już. No, tak to jest. Także te sudeckie chaty jeszcze trochę. Im wyżej, tym mniejsze zwierzaki, mniejsze kwiatuszki. Oczywiście w
popatrzcie, hale upszczone tym razem owcami. Jak widać, rozsypane. O, tutaj na przykład bardzo blisko pasą się. O, uciekają, boją się mnie. A widzicie, jakie czorne. No i tak sobie, duże te owce, wielkie, nie takie jak u nas. No i tak to jest. 2340. Taka wiosłość. Wiatr już dmucha. Tak, dosyć ostry wiaterek. Słońcu, ale to tak jest. No i popycham dalej. No i tak mnie tutaj spotkała z małymi. Nie bardzo chce mnie puścić, muszę se boczkiem, bockiem. Widzicie, jaka wielka jest. No. Takie to są te owce duże. Obserwuję, broni. No i przechodzę tutaj przez właśnie takie płaty już śniegowe, z których wypływa woda. Kwiatuszki piękne, kolorowe, wszędzie rozsiane. Pięknie. Niepowtarzalna przyroda. Tam olbrzymie skały, ściany skalne. Z tyłu nasza dolina. Baranki już zostały z tyłu. Ja już nabieram wysokości 2380. To już jest bogato. U nas w Tatrach to już jest bardzo wysoko. Bardzo wysoko. 2410. Już widać schronisko w pięknym pejzażu naszych górek, na które musimy wpić. Ogrom Alp niesamowity. Piękna sprawa. Także taka panorama. Tyle. Ale pszczoła nawet mi tu wleciała przed chwilą. Jak widzieliście w obiekt. A jest. Jeszcze 170-180 metrów jestem. Woda skromnie pływa. Nie tutaj. Płynie bardziej pod skałami. Tyle. I tam idzie przemów. Kozy. Zniknął mi gdzieś. Ale idzie. Tutaj jest. Pewnie jak widzisz, schronisko jest załamane. Ja jeszcze jestem na 2485. Jeszcze parę metrów jestem na wysokości naszych rysów. To tak wygląda to schronisko, ściana, na którą będziemy wbijać.
I tak to wygląda. Oddalam. Tak jest. Nasza dolina, z której żeśmy przyszli. Całe pasmo Alp. Pięknie. Jest pięknie. Ściana, przy której żeśmy szli. No i już śnieg. Śnieg. Lód. Tak to wygląda. 2505 metrów, czyli wysokość naszych rysów. No tak tu mniej więcej wygląda. Cisza, nie? Cisza, tu nawet ptaki nie śpiewają. Szum niewielki wody. Zza tamtego progu przyszedłem i zaraz przyjdzie Przemo. I tak to wygląda. Nie do pomyślenia, że na tej wysokości jest łąka i pasą się owce, jak widać. Nie? A, schronisko jeszcze. Pięćdziesiąt metrów wyżej. Tyle. Oj, owieczki po śniegu przechodzą sobie. I ja zaraz tu obok owieczek po śniegu będę przechodził do schroniska. O, widzicie, jak sobie mykła. Ja tutaj też pośnię do góry. Mam nadzieję, że to się pode mną nie zawali. Ścieżka idzie chyba tu. Tak mi się wydaje. Idę sobie ścieżynką. Muszę schować aparat, bo jest trochę ciężko. Będę szedł dalej. No i dotarłem do chaty. Do chaty. Cudę dojdzie chat. Tam będziemy szli na naszego montańca, tam do góry. A na razie poczekam na Przema, zapytam o nocleg. Zobaczymy. Schronisko wygląda tak. Fajna chata, super, bogato. Podoba mi się tu. Fajnie, jakbyśmy tutaj nocowali. Kurde, warunki super. Otoczenie mega. Zaraz popytamy. Tyle. Kładę kije. Ściągam plecak, idę pytać. I Przemo teraz pokonuje śnieżek. I zaraz tu do mnie dotrze. Zrobimy browar. Łóżka zamówiłem. Jest zajebiście. Mamy spanko. No i tyle, no wybulimy po 20 euro i fajnie i kuźwa, no będziemy tu nocować, no masakra, po prostu masakra, kuźwa, pięknie, jak widać, Sudet-Deutsche-Hat, 2665 metrów, koser, birek, kuźwa, wszystko jest, proszę Państwa, a tu se moje koszulki się suszą, barany beczą, kuźwa, jest okej. Takie tu jeziorko jest, prawda, że można się ochlusnąć. Przemo zaraz już tu będzie. I tyle. Jest cudownie. Można tu zostać, kurwa, do końca świata. Tak to wygląda. Pięknie. Tam na
nasza grań, którą musimy pokonać. Mam nadzieję, że damy radę. Tyle. No i godzina 11:27. Ruszamy na Montańca. Montanica. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Wypakowaliśmy się, jesteśmy lżejsi. O 100 kilo. Jest ok. Ciśniemy. Mam nadzieję, nie. Może do 7 wrócimy. No i naginamy takimi piergami, gołoburzami. Namieramy wysokości powoli. Szyszka tam. Wbijać tam na szczyt. Ach, pięknie wygląda niebo, widoki, skały. Super, piękna sprawa. Nie? Pięknie jest, nie? No. Dobra. Jest dobrze, Przemo, idziemy. Pieprzona pustynia. Kuźwa. Pustynia, kuźwa. Pustynia. W Alpach, kuźwa. Masakra, kuźwa. Ja pierdziu, po prostu masakra. Patrzcie, jak ta góra wygląda. Skała dopiero przy szczycie. Tu, kuźwa, pioch. Piochy! Jasny gwint. Masakra. A my tam na górę. No i dobrze. Glina, piach, kuźwa, pustynia. Józek, nie daruję ci tej nocy. Lecimy na Szczecin. No i punkt kontrolny na pierwszej skop 2855. Co nie zmienia faktu, że przed nami jeszcze z 500 metrów. No właśnie. To są nasze góry, na które musimy wejść. Ale zaraz wejdziemy. Że tak powiem, ładnie góry widać. Każdego rodzaju. Dolomity. I nie tylko. Pięknie. Przemo dochodzi. I będziemy cisnąć za chwilę dalej. Tyle. No i dalej wbijamy przez takie pola śnieżne tam do góry, gdzie ci ludzie schodzą. Wieje wiatr. Granie. Płaski. Lecimy tam nasze schronisko, niby blisko, a jednak daleko, ale fajnie, wieczorem tam wrócimy, będziemy sobie mieszkać. Czasem jesteśmy 12:28, 2895, tyle. Piękne góry, wszedłem na grań 3000 metrów. Pierwsza kopa. No i tam nasz szczyt, widać kawałeczek z daleka. Pięknie. To jest właśnie grań. Tak to widać. O, trochę z wiatr przestał wiać. Koledzy tu schodzą, wchodzą. Pięknie. Śnieg leży. Ale jest dobrze. Raki na razie się nie przydały. Czekam też nie na nic. Wszystko zostało. Mam nadzieję, że będzie pięknie.
Przemek szczytuje. 2940. Cross Benediger. No. To właśnie on. Cały w śniegu. Mieliśmy dzisiaj tam iść, ale... Chujowa pogoda. Jest pięknie. Tyle. Idziemy teraz już tym szczytem, pod któryśmy tam wychodzili. Tak to wygląda. Wieje wiatr mocno, mogę nie... Może być nie słychać, ale... Tam. Także... Pięknie, nie? I w drugą stronę troszkę. Czemuś tam idzie. Z tyłu. Grańką. No, nasze schronisko widać tam. No i dobrze. Jest dobrze. Jesteśmy na pierwszej skupie. Jeszcze 4000 nie ma. No i wbijamy dalej sobie tutaj nagranie. Proszę zobaczyć, jak pięknie. O, jak się tutaj wynurzyły. Alpy. Cross Benediger. Pięknie. Ups. Chyba coś ten. Nie wyszło. Skały. Pięknie. A już tutaj szczyt. Pierwszej skopy. A my lecimy tam. No i... Wleźliśmy na grań. Widać lodowiec. Głoknę rano. Najgorszy moment jest tak z tego małego. Nie, pod ten mały. Tam jest największy hajt. Potem to już takie płyty. Widzicie, jak pięknie widać. Super. Druga strona. To nic, wejdziemy na niego. Przemysław oczywiście już zamówił autobus. Na dole. Na autobus. I dobrze. Pięknie. Powoli dochodzę na wierzchołek małego Glocknera. 3080 metrów jak na razie jest. Widoki piękne. Szczyt generalnie z tej strony kamieniarski, jak widać. Natomiast stamtąd przyszliśmy. Z tej grani. I nią będziemy schodzić, jeżeli Przemek nie da się namówić, żeby po prostu zjechać z tej góry na czekanie. A wszystko się okaże. Czemuś tam za mną tupta. A i tak to wygląda. Dookoła pięknie. Natomiast zaraz nas czeka komin. Komin, hajt jak byk. Ale to wszystko za chwilę. Tyle. To są nasze szczyty. Jeszcze całkiem daleko, jak widać. Mały i duży z tyłu. Ta kopa z tyłu. To jest duży. Tą granią musimy przejść tutaj. Tak to wygląda.
Tak to wygląda wszystko. Wieje strasznie. Czekam na Przema, bo wejdę sobie wyżej na tą kopę 3085. Tam widać Grossglocknera. Byłem na nim 2 lata temu. Super górka. A teraz te dwie. Miejmy nadzieję, że je zrobimy. Jest to kawałek, ale warto. Warto. Tutaj przepaści są takie, jak widać. Widok. Pięknie. Przemek już idzie. Jest okej. No i taką granią teraz tu popylamy z Przemem. O, właśnie taką. To są takie niuanse. Właśnie. No, ludziska się mijają. Do góry, oni na dół. Hello. I tyle. No i taka grań. Mały to ten taki Matterhorn, można powiedzieć. Mały. Piramida. A duży, bo on jest wyższy od niego, ten z krzyżem tam. Patrzcie. Tam jest krzyż. On jest wyższy. To jest duży. No i to będzie hajt. Pięknie. I tak sobie mykamy. Oczywiście Alpy dookoła, ciągle to samo. Granie. Kamyczki się błyszczą, a grań wygląda nie tak. Wychylam się, żebyście zobaczyli, jak grań wygląda. Grań małego. No i dobrze, jest dobrze. Druga strona wygląda deptakowo. Troszkę dmucha, dobrze, że musieliśmy kurtki ubrać, ale jest pięknie. Tyle. No i kolejne graniczki, którymi musimy sadzić tutaj, jak widać. Też lodowiec na dole, takie skały, a i tuż pod małym jesteśmy, tuż pod małym. Ups. No i wolniutko dochodzę na małego 3155. Tak jest. Tak to wygląda. Linka w dół i na dół grania. A duży jest tuż przed nami. Tu jest szczyt. Myślę, że sobie go zaliczę dla jaj. Przemuś idzie z tyłu. Zaraz przyjdzie. O, ktoś go jeszcze wyprzedził. Myślałem, że idziemy ostatni, ale idziemy jednak nie ostatni. Jak nas wyprzedzą, to będziemy szli ostatni. Aleluja. I tyle. Tu ja w międzyczasie biję na mały. Tam. No i szczyt małego. Wygląda tak.
To jest mały. Liner. Skurczybyk. Ale lepszy od dużego, bo duży to nuda. A mały jest piękny. Okej. Tyle. Czekaj. Trzeba zejść. Ja pierdolę. No i tutaj jest taki właśnie masakra. Idziesz? Dawaj. No, tutaj ten kominek, Przemo. Możesz spokojnie schodzić, bo oni się tu będą dupić. No jak, Przemo? Ja jeszcze żyję, a ty nie wiem. Człowiek mucha. Nie, no rozumiem źle. No i będzie gorzej, wiesz? Będzie lepiej. No i to tak mniej więcej wygląda. Odkameruję tu troszkę. Pójdziemy tu boczkiem zaraz. No już koniec, tu już koniec jest, Przemo. Tam jeszcze jest jeden taki mały, wiesz? Tak to może tam zdjęcie. Pokameruj mnie troszkę. Na dół. I to jest mój przyjaciel, człowiek mucha, który mnie zawsze zamawia na różne głupie sprawy, między innymi takie. Stamtąd żeśmy zeszli, przez to i będziemy jeszcze szli tam dalej. Nie wspomnę, jaki tam jest lufcik. Jest dobrze. Proszę uprzejmie, oddaję kamerę. Dobra, już wyłączam i idziemy dalej. Przemo. No dawaj. No i tak sobie radzimy powoli. Tam z góry. Czekają tam na mnie, to jest chodź. Dobra, to idziemy, poczekajmy już. No i Przemo daje już ostatnie metry. I tyle. Małego. Jesteśmy na Mijance. I lecimy na dużo. Będziemy za chwilę wracać. No, no mówiłem ci, że troszkę już. Żaden nowy. Tak, to jest po prostu, jakby był śnieg, to by było podobnie. A i tak to myknęliśmy z Przemysławem. 5 minutek. Spoko, lesce. Powiem zacznę, orla to jest taka miła, nie? Aha, fajnie, super. No lecimy teraz tam. No i mały w tle Matterhorn. Jak nic. Z niego żeśmy zeszli. A i teraz jeszcze parę naście minut i jesteśmy na szczycie. A potem trzeba uciekać, bo idzie dysc. Miejmy nadzieję, że nie. Ale myślę, że może być. Pochmurno to się nam będzie lepiej schodziło, byle nie wiało. Lodowce topnieją. Piękne widoki. Przemo, jesteś z Matterhornem. No nie bardzo, ale nie będę się sprzeczał. Zbyt jest. I po takich płytach teraz na sam szczyt. Takie płyty. Powoli, mozolnie zdobywamy 3200 metrów. I tak to wygląda. Niebo, chmury. Przemek. No i ja, fajnie, super, alpejsko, mega. Płyty, skały, ale ja już dochodzę, już jest Krzyż,
jestem na szczycie. Szemu zaraz wejdzie nam na za chwileczkę. Czerwone skały. Jest pięknie. Takie kopce ludzie tu układają. Państwo sobie siedzą. Jesteśmy chyba ostatnim na szczycie. Już za nami nikt nie wchodzi. Nikt nie schodzi. Proszę bardzo, Alpy wyglądają tak, Großglockner wygląda tak, reszta z grupy Grost wygląda tak, druga strona Glocknerów, wieczny śnieg, wieczny lód. Świetnie. Ach, także pięknie. Ist es dir aber? Da hinten, da so. Ja, wo ich gesagt habe, da gibt es auch nicht. Das ist die Gruppe. No i zdobyliśmy tą pieprzoną górę. Jesteśmy na szczycie, kuźwa, w Strzemem. Trzeba. Ja nie chcę nic mówić. Zaczęliśmy o 5.40. Teraz powiem, która jest godzina. Jest to 10 po trzeciej. Czyli dorobialiśmy 10 po trzeciej. Nie zlecić. I fajnie. I tyle relacji z Montanica. Zaraz jeszcze się wyfotografujemy i uciekamy. I uciekamy. Widzicie, jak to fajnie wygląda wszystko. Widoki mamy piękne. A mi zamieszania musi mnie dochodzenia miejsca, za którymi nie przepadam. Przestań jęczyć. Już kończ to filmowanie, ja bym chciał, ale... No i koniec. Wie jak cholera, uciekamy, bo jest grubo, pogoda się zmienia. Tyle, tak jesteśmy tu ostatni, także... Nic straconego. Teraz lecimy na małego i w dół. No i tyle. Teraz, a nie na małego. Dokładnie. Wróciliśmy do małego z powrotem pod źleb, drabinę. Będziemy z powrotem wbijać. I potem tylko już zejście. Szemu już idzie, będzie pierwszy wchodził. Idziesz normalnie.
to musisz obejść. Końcówka komina. Tak wygląda, żeby nie myśleć, że to jakieś czary. Zaraz ja jeszcze żyję. Świetnie, zarybiście. Jesteś? Tak. Super. No i ja wbijam. I tyle. Komina. Rób. No i dalej droga powrotna. Już jesteśmy w wiadomym miejscu. Na kopach. Machnęliśmy. Super, ucieczka. Jeszcze potem gdzieś tam parę ujęć zrobię i będzie. Świetny dzień. Robiliśmy 3000 z Przemkiem. Kurwa, nie ma pata. Myślę, że coraz lepiej nam to idzie. Pytanie, co dalej? I co następnego? No tyle na razie. Co następnego? Nie wiem. Mont Blanc. Ja też. I tyle. No i lecimy, lecimy. Wieje coraz bardziej, chmury takie na horyzoncie. Mam nadzieję, że nas nie zleje. Aleluja. Piękne słońce pada pomiędzy chmurami, żeby tylko kurwa zaraz nie zaczął lać, bo się skisimy tu zaraz. No i tyle. Oj, ostatnie etapy. Schodzimy po zboczach ze śniegiem. Szybko, szybko, bo szkoda nóg. Po śniegu się fajnie schodzi. Pogoda się znowu zrobiła, chmurki przeszły, troszkę pokropiło, ale nie lało, dzięki Bogu. Chmury co prawda wiszą, ale potoki się topią. Wiosna, panie, wiosna, panie. No, jesteśmy dzisiaj zmęczeni, konkretnie. Wyrąbani totalnie. To, co się nam zrobiło, to naprawdę niezły rzecz. No i tyle. No i co? Jak było? Zajebiście. No. Koniec wyprawy. Wróciliśmy do chałupy. Zaraz się kąpiemy, jemy. Rowary walimy i jest okej. Okay, w dupie. Tyle. Tyle z naszej wycieczki. Jutro może. Nie czuję nóg. To nie znaczy, że nie cuchną. Natomiast po prostu pankata. A trzeba się tak właśnie tutaj w Suronisku na bosaka. I fajnie. Tyle. Pozdrowienia dla wszystkich. Matek, żon, kochanek, tatromaniaków, góromaniaków i innych bandytów. Wszystkiego najlepszego. Tyle. A siódma. 7:12. Drugi dzień. Niedziela. Po śniadanku ruszamy z Przemem w dół, w dolinkę, do domu. Możemy się nazwać alpinistami, bo nie jesteśmy w Alpach. Turystami alpejskimi. Ale zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić w 100%. Czujemy się świetnie. Nikt nie jest złamany na razie, odpukać. Na razie. No i tyle, no. Schodzimy do samochodu. I będziemy potem jechać. Dzień dobry. Dzień dobry. I lecimy. Tyle. Oj, wracamy już w drugą stronę. Jak widać, pokonujemy takie potoki, płatki śniegu. Nasza dolina tam była. Jeszcze w cieniu, chłodno. Raczej mroza, mrozu nie było, nie? Ale wszystkie kwiatki jeszcze śpią, bo są pozamykane. Troszkę nas słonko goni na plecy.
będzie nas podgrzewał. No i tyle. Oj, schodzimy dolikami, schodzimy, chmurki się przesuwają. Pięknie tak, proszę bardzo. Po skałach. O, teraz lepiej widać. Tam nasz schron. Przemek jak zwykle dzwoni. Tyle. Barany nas opętały, musieliśmy się rozebrać, bo już jesteśmy wypoceni. Kuźwa masakra, no i zaraz mnie zeżrą. Patrzcie jak idą za mną. No, kurde, Przemek, będzie mieli przesrane. Co? No, może tak być. Opętały nas. Idziemy. No i doszliśmy znowu do wodospadu. 8.27, poimy się i będziemy schodzić dalej, bo ciepło. Bo ciepło. No i tak jest, w cieniu na razie, bo wczoraj byliśmy, to już tu było słonko. Wodospad się nie zmienił, wodę w nocy lało, grać śnieg. Na zdrowie. Tylko to jest woda przez O, jakby się ktoś pytał. No, taka woda w kranie to bosko. No i tyle. No, już jesteśmy w okolicach wodospadów. Idziemy czasowo fajnie, 8.35. Traci się wysokość strasznie szybko. Już ten nasz wodospad, który wcześniej filmowałem. Dokładnie. No już prawie na dno doliny wchodzimy. Tam słońce, jesteśmy w cieniu góry. Jak widać. Tyle, taka nasza wyprawa. No i schodzimy, no. Dokładnie, jesteśmy w dolinie przed dziewiątą. Kurczę, masakra po prostu. Na samym końcu widzisz końcówkę, która do tego. Tak. Słońcu nie widać. Jeszcze trochę pol. Nigdy widoków za wiele, kurczę. Niesamowita sprawa, kurczę. Siedzieć i umrzeć tu po prostu. Alpy. Szum wody, wodospady, strumyki. No i co? Miny, czyli kupy od milek. Czemu uważaj na miny. No i jesteśmy w Almie z powrotem. Mogliśmy się tutaj wbić na noc, ale nie mieliśmy siły już zejść. Bo tutaj widzę wódeczka jest, chłopy piją. No i tyle. Jest godzina 9.13. Posiedzimy z pół godzinki, schodzimy do samochodu. I tak to jest. Dzień dobry, ja wyglądam tak. Krowy się pasą. Alpeńsko. Widzisz, Przemo? Tutaj wódeczka jest kurde konkretna, widzisz? Chłopy piją. A no, to, ale już nie mogę. A myśmy mogli tutaj wbić, kurwa, wódeczkę byśmy, tu byśmy się zaprawili. To tutaj. No właśnie, trzeba było. No i tyle. No i wbijamy takimi granikami, wracamy. Szczyty piękne dookoła. Jak to jest? Podejdziesz tam, jak widzisz te... Co? Te domki tam na dole, jak tu jest wysoko, to ja cię kręcę. Taki bo jest, ja bo jest. Lufty są jak byk. Fajnie, nie? Super. A i tak sobie wracamy. Od górkę, z górki. Rano były inne foty, wiesz? Proszę? No i to jest Matrań. Tam musimy zjechać, wyjechać. Takie miasteczko w dolinie. No tutaj już są hale.
A jak żeśmy wchodzili, teraz schodzimy. Tak to wygląda. Góry wysokie dookoła, proszę bardzo. Mamy taką dróżkę już do samochodu, do samochodu. Pięknie jest. Alpejskie polany są inne od naszych. Pełne kwiatów różnego rodzaju. Poza tym jesteśmy w takim okresie, że wegetacja tutaj jeszcze jest, gdzie u nas już jest sucho. O, żółto, niebiesko, fioletowo. Prawda? No i te góry w okolicy. Cisza, spokój. Słonku trochę nie widać do końca, ale mniej więcej kolorowo. A i my z Przemem schodzimy. Schodzimy. Dzień dobry. Jeszcze dzień dobry, nie? Jeszcze. No i koniec wycieczki. Zeszliśmy z górki już z Przemem. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Samochodzik, zaraz się pakujemy. Jedziemy. Po dwóch dniach zrobiliśmy 100% i 20 z hakiem, nie? Jest go. Jeszcze 850. Jest bogato. Dychniemy, napijemy się, jedzie. Pa. Co teraz? Wszystkie.